Witam serdecznie. Minęła godzina 21, tak jak obiecałem, o 20 puściłem króciutki film, który tak naprawdę wskazał nam, z jaką firmą mamy tutaj do czynienia, w jakiej firmie działamy. Mówimy o nowym transporcie drugiego poziomu, kolei strunowej, chociaż nie tylko, wszystko co jest związane z technologią właśnie drugiego poziomu. Jeszcze raz serdecznie witam wszystkich partnerów. Osoby, które zainteresowane są współpracą, być może osoby, które są pierwszy raz na takiej konferencji. Ona dzisiaj będzie troszeczkę inna, ponieważ nie będziemy mówić o samej technologii, o samej firmie, ale troszeczkę powiemy o programie partnerskim, ponieważ program partnerski jest, można powiedzieć, bardzo wdzięczny dla tych partnerów, którzy faktycznie zaangażują się w pracę i zrobią coś więcej oprócz własnej inwestycji. A zatem może zaczynajmy, aby nie marnować czasu. Mówimy oczywiście o firmie Skyward Community. I teraz tak, może dwa, trzy zdania, znany slajd już o mnie. Mniej więcej od 20 lat zajmuję się finansami. Mniej więcej w 1999 roku otworzyłem działalność, która miała ścisły związek właśnie z ubezpieczeniami, z bankowością, z funduszami inwestycyjnymi. W 2012 roku mocno zainteresowałem się usługami online. Inwestorem w Skyward Community jestem od 2016 roku, czyli od tego momentu, kiedy tak naprawdę coś się konkretnego zaczęło fizycznego dziać we firmie, namacalnego. No i rok temu skończyliśmy takie szkolenie z grupą Polaków, liderów, szkolenie 3D Coaching Business, szkolenie dla ambasadorów Skyward Community, które jak gdyby ostatnie szkolenie i rozdanie dyplomów, certyfikatów odbyło się w Dubaju. Mogliśmy też być na wycieczce z grupą liderów z całego świata, gdzie mogliśmy spotkać się z Anatolijem Junickim, naszym prezesem, właścicielem całej spółki. Wyjątkowe przeżycie. To pokazuje, że tak naprawdę zaangażowanie się, takie większe zaangażowanie się w firmie może wiązać się również z wieloma ciekawymi przeżyciami, takie jakie stało się naszym uczestnictwem. Zawiązały się różne przyjaźnie, znajomości, ale mogliśmy też skorzystać z wielu fajnych rzeczy, które pewnie mogą stać się również jak gdyby udziałem Państwa tutaj obecnych. Do tego wszystkich zachęcam. Więc omówimy dzisiaj sobie program partnerski, plan marketingowy dla programu partnerskiego Skyward Community. Jak sam napis na samym dole mówi, inwestycje dostępne dla każdego. Dlaczego tak mówimy? O tym będzie nieco dalej. Partnerski Skyward Community otrzymuje... Partner Skyward Community otrzymuje procent od wkładu inwestorów, którzy rejestrują się za pośrednictwem jego linków polecających. Osoby, które zamierzają podjąć współpracę lub są od niedawna, taka tylko krótka informacja, gdzie znaleźć linki referencyjne, kiedy chcemy polecić współpracę firmie, możliwość zainwestowania środków w firmie, ale też ewentualnie dalsze propagowanie firmy wśród partnerów w Polsce i na całym świecie. Wchodząc w swoje biuro, mamy różne zakładki. Oczywiście zakładki Moje Inwestycje, w których tak naprawdę każdy z nas widzi na bieżąco swoje inwestycje, raty tych inwestycji, jeśli wzięliśmy jakieś pakiety na raty, dokumenty firmowe, ale pierwsza zakładka dla partnerów. I tutaj po zatwierdzeniu planu marketingowego, regulaminu, znajduje się taka zakładka Narzędzia Partnera. I tak naprawdę w momencie, kiedy nią klikniemy, otworzy się taka strona. Na tej stronie mamy, jak widzimy, cztery linki. One są bardzo ważne, dlatego że pod tymi dwoma linkami, pod nazwą Technologia i Inwestor, Inwestycja, znajduje się bardzo dużo informacji potrzebnych dla dwóch grupy ludzi. Między innymi tych, których interesuje technologia, którą my wdrażamy, firma wdraża na świecie, jeśli chodzi o transport drugiego poziomu, ale też forma inwestycji. Dlaczego jest to inwestycja warta uwagi? Dlaczego warto się przy niej schylić, poświęcić czas na zapoznanie się z pełną dokumentacją i
przeznaczyć jakąś część tutaj środków właśnie w ten rodzaj tutaj działalności. Więc oprócz tego, że one, te dwa linki są związane z naszym jak gdyby ID, bezpośrednio ktoś się zarejestruje się pod nami w naszej strukturze, to na tych dwóch stronach jest bardzo dużo informacji zarówno o technologii, jak i o możliwościach inwestycji, dlaczego ona jest trafna, dlaczego ona jest warta uwagi. No i bardzo ciekawy link, ten ostatni, Go, on nie zawiera żadnych informacji. W momencie, kiedy damy go potencjalnemu partnerowi, klientowi, bo partnerem stajemy się w momencie, kiedy zatwierdzimy program partnerski, natomiast po zarejestrowaniu się i nawet zweryfikowaniu jesteśmy klientami, klient może nabyć udziały we firmie, natomiast niekoniecznie stanie się partnerem, jeśli nie będzie chciał brać udziału w programie partnerskim. Będzie, po prostu będzie klientem, inwestorem. I ten ostatni link jest bardzo fajnym linkiem, ponieważ on zawiera tylko bezpośrednio formularz rejestracyjny. Prosty formularz rejestracyjny, gdzie po kliknięciu otwiera nam się dosłownie kilka danych, o czym otrzymujemy maila od firmy. Musimy potwierdzić maila, potwierdzić swoją rejestrację i wtedy przekieruje nas z powrotem na stronę konta po to, żebyśmy dokończyli tą rejestrację i ewentualnie zweryfikowali swoje dokumenty. Jeśli chodzi o program partnerski, to on jest dość fajnie rozbudowany. Tutaj podzielono go na takie trzy segmenty. Natomiast jak widzimy, to jest start level, profi level i hit level. Natomiast to są te poziomy, których pewnie już wielu z nas tutaj obecnych je zna. Między innymi po zatwierdzeniu programu partnerskiego mamy poziom partnera, konsultant jest to drugi poziom, lider, master, inaczej mówiąc mistrz, ekspert, top ekspert i od niedawna ski ekspert. To są poziomy w programie partnerskim, które każdego z nas mogą stać się udziałem. One się wiążą oczywiście z coraz wyższymi profitami, również z premiami, z bonusami, ale też z pewnymi nagrodami. I o tym teraz nieco więcej powiem. Jeśli chodzi o poziom partnera, to jest bardzo ciekawy poziom, dlatego że nieraz ludzie pytają się, czy ja osobiście muszę zainwestować we firmie jakieś środki, aby otrzymać pieniądze w momencie, kiedy kogoś zaproszę do firmy. Odpowiedź brzmi nie. Jak czytamy, zarejestrowany inwestor, który podpisał umowę o współpracę, umowa jest online, czyli musimy jak gdyby zatwierdzić 8 pewnych punktów i zatwierdzamy swoim jak gdyby przyciskiem, potwierdzamy, że się zapoznaliśmy i wtedy ta umowa partnerska jest potwierdzona. I teraz tak, zarejestrowany inwestor, który podpisał umowę o współpracy partnerskiej w gabinecie osobistym Skyward Community, od tego momentu może otrzymać odsetki od czterech poziomów programu partnerskiego. To jest dochód od osobiście zaproszonych partnerów i tych, którzy zostaną zaproszeni przez nich. A zatem tak naprawdę mamy wysoką prowizję, ponieważ zaczynając współpracę z firmą, mamy 15% z pierwszego poziomu, 4% z drugiego, 2% z trzeciego i 1% z czwartego poziomu. Zakładając, że zaprosiliśmy partnera, który zainwestował środki w wysokości 10 tysięcy dolarów, to zarabiamy tak naprawdę 1500 dolarów. Jeśli to będzie partner, który kupi pakiet w ratach 10, wkładem 10 tysięcy dolarów i co miesiąc będzie opłacał 1000 dolarów, to w tym momencie my otrzymamy na swoje konto do dyspozycji 150 dolarów i możemy zrobić z tym, co chcemy. Możemy je wypłacić, albo możemy je przeznaczyć na własne raty własnych pakietów. I to jest coś niezwykłego. Czyli to jest ten początkowy status partner, gdzie nie ma potrzeby jak gdyby własnej inwestycji, nie ma tego wymogu, aby otrzymać tą prowizję, o której wspomniałem. Drugi poziom to jest poziom konsultanta i tutaj wymogi są niewielkie. Między innymi ten status osiąga partner, suma własnych inwestycji, którego wynosi 100 dolarów, czyli my osobiście musimy zainwestować 100 dolarów, czyli to już muszą być pieniądze włożone do firmy. I pierwsze pokolenie, czyli osoby bezpośrednio zaproszone przez nas, czyli w tym wypadku mamy te trzy osoby. Tutaj. Te trzy osoby muszą, jak powiedziano,
pierwsze pokolenie jego struktury liczy co najmniej dwie osoby. Każda z tych osób musi zainwestować minimum $100, czyli suma inwestycji osób wchodzących w skład pierwszego pokolenia, czyli osób bezpośrednio zaproszonych, z uwzględnieniem inwestycji własnych, powinna wynosić co najmniej $300. A zatem tak naprawdę my musimy mieć zainwestowane minimum $100 i naszych dwóch partnerów też zainwestowane musi mieć $100. To jest wymóg, aby otrzymać status konsultanta. Dwóch partnerów z inwestycją $100. Gdyby się okazało, że tych trzech partnerów ma, załóżmy, po 150, to nie spełniamy w tym momencie warunku. Jeśli by się okazało, że mają po 75, nadal nie spełniamy. Dwóch partnerów osobiście musi zainwestować minimum $100. Łączna inwestycja $300. W tym momencie mamy status konsultanta i co można też zauważyć, otrzymujemy kolejny poziom, czyli tak naprawdę w momencie, kiedy nasza struktura, nasza organizacja się rozrasta i pojawiają się kolejne osoby, czyli nasi bezpośrednio zaproszeni zapraszają kolejnych i tak dalej. Oczywiście w pewnym momencie również są osoby na piątym poziomie, których możemy osobiście nawet nie znać, bo tak może się stać. Natomiast przy statusie konsultanta otrzymamy 1% prowizji od wkładu tych inwestorów na piątym poziomie. Kolejny poziom to jest poziom lidera. Brzmi już tak, powiedzmy, ciekawie. Natomiast wymogi są też bardzo skromne. Być może wielu z nas już ten poziom ma, natomiast co jest potrzebne? Ten status osiąga partner, suma własnych inwestycji, która wynosi $200 i pierwsze pokolenie jego struktury liczy co najmniej trzy osoby, każda z tych zainwestowała nie mniej niż $200. Suma inwestycji osób wchodzących w skład pierwszego pokolenia z uwzględnieniem inwestycji własnych powinna wynosić co najmniej 2000. Czyli tu już ta kwota jest nieco większa. A zatem, biorąc pod uwagę pierwsze nasze pokolenie, to są te trzy osoby. Oczywiście tych osób może być dużo więcej, ponieważ my możemy zaprosić czwartą osobę, możemy zaprosić, tak tutaj piszę, rysuję, może nie mam zdolności dużych, ale możemy zaprosić czwartą osobę, piątą osobę i te osoby mogą mieć poziom właśnie partnera, konsultanta. I teraz co najważniejsze, trzy osoby muszą mieć minimum zainwestowane $200. Jak to sumujemy, tak naprawdę 3 razy 200 daje nam to $600. Natomiast warunek jest, aby być liderem, potrzeba jest 2000. A zatem, co jest potrzebne? Albo my osobiście musimy, jeśli naszych trzech partnerów ma łącznie zainwestowane $600, to żebyśmy my otrzymali w tym momencie status lidera, musielibyśmy mieć zainwestowane już we firmie $1400. I w tym momencie mamy status lidera. Lub pozostali partnerzy, którzy zarejestrowali się, też zainwestowali jakieś środki i łączna suma naszych bezpośrednio zaproszonych partnerów plus nasza inwestycja wynosi 2000. W tym momencie mamy status lidera. To wymarzymy. Idziemy dalej. Mamy status mastera. Przy masterze tak naprawdę faktycznie już troszeczkę trzeba popracować i szczególnie przy kolejnym poziomach tak samo. Z czego to wynika? Zobaczmy. Ten status osiąga partner, suma własnych inwestycji, która wynosi minimum $1000. Może nie jest to dużo, ale pierwsze pokolenie jego struktury liczy co najmniej trzech partnerów mających status lidera. Czyli tak naprawdę w momencie, kiedy zaczynamy budować team, to muszą być wśród naszych partnerów osoby, które też chcą budować struktury. Czyli jak gdyby w pewnym momencie otrzymują status lidera. Jeśli będziemy mieć tylko inwestorów, którzy poprzestaną na własne inwestycje, to ciężko byłoby nam osiągnąć status mastera.
Dlatego też zapraszając tak naprawdę do firmy, zapraszamy różne osoby. Nigdy nie wiemy tak naprawdę, kto, jaki kierunek obierze, bo może być tak, że początkowo ktoś przyjdzie tylko jako inwestor i będzie chciał zainwestować środki, ale z czasem zobaczy, że ten biznes się opłaca również polecając go dalej. Więc w momencie, kiedy my będziemy mieć bezpośrednio zaproszonych trzech liderów, którzy zainwestowali nie mniej niż $200 i suma inwestycji osób wchodzących w skład pierwszego pokolenia z uwzględnieniem inwestycji naszych własnych powinna wynosić co najmniej 5 tysięcy. A zatem jeśli my mamy do tej pory zainwestowane $1000 i tylko $1000, to nasi bezpośrednio zaproszeni, czyli trzej liderzy lub kolejni partnerzy, których załóżmy zapraszamy, czwartego, piątego, szóstego i tak dalej, łączna ich suma inwestycji powinna wynosić minimum 4000, aby nasze 1000 plus ich bezpośrednio zaproszonych 4000 dały nam sumę 5000. W tym momencie uzyskujemy status mastera. Oczywiście widzimy, że z każdym poziomem również głębokość, jeśli chodzi o prowizję w strukturze, mamy coraz większą. Tu już przy masterze, może cofnę, bo nie zwróciłem uwagi na to, na lidera. Jeśli chodzi o lidera, mamy 6 poziomów i na drugim poziomie już zwiększyła się prowizja do 7%. Następnie szósty poziom mamy 1%. Natomiast jak przejdziemy do mastera, mamy nadal 15% w pierwszym poziomie, ale widzimy, że sięgamy już do 9%, do 9, przepraszam, poziomów. Więc tutaj prowizje na drugim, trzecim, czwartym poziomie się zwiększają, ale sięgamy tak naprawdę do 9 poziomu w strukturze. Więc to w sumie zaczynają być poważne pieniądze w pewnym momencie. I teraz tak, master. Kolejnym takim etapem, kolejnym takim, jeśli chodzi o program partnerski, poziomem jest ekspert. I tutaj wiem, że wielu na tej grupie, również ja osobiście, ten status mam jak gdyby na oku w najbliższym czasie. Co trzeba osiągnąć? Co jest najtrudniejsze w osiągnięciu poziomu między innymi eksperta? Za chwilę o tym powiem. Ten status osiąga partner, suma własnych inwestycji, którego wynosi 5000. Tutaj nie jest problemem to uzyskać. Następnie, pierwsze pokolenie jego struktury, czyli osoby bezpośrednio zaproszone, liczy co najmniej trzech partnerów mających status master. I tu już faktycznie trzeba popracować, bo musimy mieć minimum trzech partnerów mających status master. I teraz pewna różnica tutaj wchodzi nam w planie, w programie partnerskim. Dwaj ci master, poziomy mastera, muszą znajdować się na pierwszym poziomie. Natomiast to ciekawe, firma dała tutaj jak gdyby nam pewien manewr. Trzeci master może być na dowolnym poziomie, ale w innej gałęzi. O co chodzi? To mamy tutaj przykład na schemacie. Mamy dwóch masterów bezpośrednio zaproszonych partnerów, którzy stali się masterami. Natomiast trzeci master pojawił nam się w drugim poziomie, ale w niezależnej nodze. Gdyby się okazało, że na przykład master pojawiłby się tutaj pod tym masterem, w tej nodze, w tej samej nodze, lub tutaj by się pojawił master, albo tutaj master, albo tutaj master, to w tym momencie nie liczy nam się to do poziomu eksperta. Musi być dwóch masterów bezpośrednio zaproszonych w pierwszym poziomie, w pierwszym pokoleniu. Natomiast trzeci master musi być w niezależnej nodze na dowolnym poziomie. Na przykład drugim, trzecim i tak dalej. I w tym momencie możemy uzyskać poziom mastera. Natomiast jeśli chodzi o sumę inwestycji, to jak tutaj na schemacie widzimy, może przeczytam dokładnie, ten status osiąga partner, suma własnych inwestycji wynosi 5000, pierwsze pokolenie jego struktury liczy co najmniej trzech partnerów mających status master, dwaj z których znajdują się na pierwszym poziomie, trzeci z nich może być na dowolnym poziomie w innej gałęzi. Suma inwestycji osób wchodzących w skład pierwszego pokolenia z uwzględnieniem inwestycji naszych własnych
powinna wynosić co najmniej 10 tysięcy dolarów. A zatem, jeśli my mamy 5 tysięcy dolarów, to bezpośrednio zaproszeni przez nas partnerzy muszą mieć łącznie minimum 5 tysięcy dolarów, abyśmy uzyskali poziom eksperta. I powiem, tak naprawdę najtrudniejsza jest nie własna inwestycja, nie inwestycja naszych ludzi, ale wypromowanie, wykreowanie, pomoc partnerom własnym, osobiście zaproszonym lub zaproszonym przez naszych bezpośrednio zaproszonych, aby pracowali, aby mogli dalej się rozwijać, aby osiągnęli właśnie poziom mastera. I to jest najtrudniejsze, bo tu musimy naprawdę celową, ukierunkowaną pracę włożyć, aby oni też uzyskali poziom mastera. I wtedy, kiedy mamy trzech masterów, my uzyskujemy poziom eksperta. Co się z tym wiąże, to za chwilę będziemy mogli zobaczyć. Zobaczmy nieco dalej. Top ekspert to jest jeden z przedostatnich poziomów w programie partnerskim. Top ekspert, ten status osiąga partner suma własnych inwestycji, którego wynosi 10 tysięcy dolarów, czyli osobiście musimy mieć zainwestowane 10 tysięcy dolarów. W skład jego struktury wchodzi co najmniej trzech partnerów mających status ekspert, dwaj z których znajdują się na pierwszym poziomie, a trzeci z nich może być na dowolnym poziomie, ale w innej gałęzi. Czyli tak jak było w wypadku eksperta. Suma inwestycji osób wchodzących w skład pierwszego pokolenia z uwzględnieniem inwestycji własnych powinna wynosić co najmniej 30 tysięcy. A zatem, jeśli my osobiście mamy zainwestowane 10 tysięcy, to bezpośrednio zaproszeni przez nas partnerzy, czyli chociażby tych dwóch ekspertów, plus bezpośrednio zaproszeni jeszcze inni partnerzy, może być ich dwóch, trzech, pięciu, dziesięciu, tu nie ma ograniczeń. Tylu, ilu jesteśmy w stanie pomóc rozwijać działalność. Ich inwestycja musiałaby wynosić minimum 20 tysięcy, aby łączna suma inwestycji pierwszej linii plus nasza była 30 tysięcy. I wtedy uzyskujemy status top eksperta. Top ekspert uzyskuje również prawo do comiesięcznego tak zwanego top bonusu w wysokości do 1500 dolarów. Oczywiście tu trzeba uzyskać pewną kwalifikację. Aby otrzymać bonus, suma inwestycji osób z Twojej struktury, i to jest bardzo ważne teraz, z wyjątkiem inwestycji dokonanych przez osoby wchodzące w skład zespołów partnerów mających status top eksperta lub partnerów wyższych rang, czyli sky expert, musi wynosić ponad 5000. Zatem ten obrót miesięczny 5 tysięcy, 10, 20 daje nam odpowiednio 500, 800 lub 1500 dolarów dodatkowego bonusu, niezależnie od prowizji, którą otrzymujemy miesiąc, miesiąc ze struktury, która pracuje. Tak to mniej więcej wygląda. Natomiast warte uwagi jest tutaj jeszcze raz ten punkt. Aby otrzymać bonus, suma inwestycji osób Twojej struktury z wyjątkiem inwestycji dokonanych przez osoby wchodzące w skład już innego top eksperta musi wynosić minimum 5, 10, 20. A zatem, może tak narysuję, żeby to było wiadome. Mamy tutaj tak naprawdę eksperta, więc jego struktura, jak gdyby tutaj jego partnerzy są wycięci. Mamy kolejnego, przepraszam, źle. Tylko tutaj, odtąd. Ta część struktury jest też jak gdyby wycięta, i również ta też jest wycięta. Natomiast wszystko, co jest przed tym ekspertem, lub tutaj ta struktura, lub oczywiście tych osób możemy mieć dużo więcej, bo schemat jest bardzo uproszczony. Możemy mieć 5, 10, 20 więcej osób do tego momentu. Przypuszczam, że tych osób jest dużo więcej, bo sam po sobie wiem, że tych osób jest dużo więcej. To suma inwestycji w danym miesiącu obrotu musi być 5, 10 lub 20 tysięcy. I wtedy dostajemy bonus dodatkowo, jako top eksperci, dostajemy bonus w wysokości 500, 800 lub 1500 dolarów na nasze konto co miesiąc. Ostatni status to status Sky Expert.
Tutaj oczywiście musi być włożone już bardzo dużo pracy, ale oczywiście ten poziom jest osiągalny, bo firma oczywiście nie dawałaby tutaj jakichś wymogów, które nikt nie jest w stanie osiągnąć. Przy systematycznej, konkretnej pracy, codziennej pracy, ten status jest do osiągnięcia. SkyExpert ten status osiąga partner, czyli suma własnych inwestycji, która wynosi co najmniej jego osobista 20 tysięcy. W skład jego struktury wchodzi co najmniej czterech partnerów mających status top ekspert, dwaj z których znajdują się na pierwszym poziomie, a inni mogą być na dowolnym poziomie, ale w innej gałęzi, tak jak było w wypadku wcześniejszych poziomów. I teraz suma inwestycji osób stanowiących pierwsze pokolenie z uwzględnieniem inwestycji naszych osobistych własnych powinna wynosić co najmniej 90 tysięcy na ten moment uzyskania statusu Sky Expert. A zatem, biorąc pod uwagę tą bardzo uproszczoną tutaj strukturę, którą widzimy na obrazku, ci bezpośrednio zaproszeni partnerzy musieliby mieć wkład około 70 tysięcy minimum, jeśli my osobiście mielibyśmy zainwestowane tylko 20 tysięcy w momencie uzyskania tego statusu. Wtedy, mając w strukturze 90 tysięcy, mając czterech top ekspertów, dwóch bezpośrednio zaproszonych i pozostałych na dowolnej, w dowolnym poziomie, ale niezależnej gałęzi, uzyskujemy status Sky Experta. Oczywiście, jeśli chodzi o bonus, bo tu też mamy bonus, aby otrzymać bonus, suma inwestycji osób z Twojej struktury z wyjątkiem inwestycji dokonanych przez osoby wchodzące w skład zespołów partnerów mających status top eksperta, czyli niżej od nas, lub taki jak my mamy, musi wynosić przynajmniej 10 tysięcy. Lub na przykład, jeśli wyniesie 30 tysięcy, to ta premia od firmy jest wyższa. Przy 10 tysiącach obrotu miesięcznego uzyskujemy od firmy $500, natomiast przy 30 tysiącach obrotu otrzymujemy 2000. To jest bonus dodatkowy, niezależnie od prowizji, którą i tak otrzymujemy z całej struktury, jak widzimy, do 24 poziomów. Jest to bardzo naprawdę konkretny kapitał, który możemy sami osobiście zbudować. Teraz takie krótkie podsumowanie. Tutaj na tej tabelce, ja może nie będę szczegółowo omawiał, natomiast warto przejrzeć sobie ten program partnerski, który każdy z nas ma w biurze, warunki osiągnięcia statusów partnerskich, ponieważ opisane jest od partnera do Sky Experta, jaki wkład my osobiście musimy mieć minimum. Następnie inwestycje zaproszonych partnerów, jakie muszą wynosić i ilu musimy mieć na odpowiednim poziomie masterów, ekspertów, top ekspertów itd. I na koniec własne inwestycje połączone z pierwszą linią, aby uzyskać właśnie odpowiedni status. Tutaj chwilę zatrzymam się na tym i tutaj warto, żeby każdy to wiedział i każdy to usłyszał, bo bardzo często zapominamy o tej części programu partnerskiego. Otóż okazuje się, jak wiemy, program partnerski, pierwszy poziom, no przynajmniej tam do, zaraz dokładnie sprawdzę, właśnie, do poziomu mastera mamy 15%, jak widzimy od eksperta mamy 16%, przy Sky Ekspercie mamy 17% z pierwszego poziomu. Natomiast wracając do tej tabelki, co ona nam wnosi w nasze życie? Bonus za rozwój struktury partnerskiej dla statusów partner, konsultant, lider. Oczywiście te pozostałe poziomy też uwzględniają, tylko pamiętamy, że tam od eksperta i tak jeszcze wyżej mamy nieco wyższą prowizję, czyli 16, 16, 17, więc jak gdyby zwiększenie tej prowizji o 3%, ono się troszeczkę inaczej rozkłada. Ale tutaj, biorąc pod uwagę na tych pierwszych statusach, począwszy od partnera, konsultanta i lidera, coś się bardzo ciekawego dzieje. Każdy z nas otrzymać może od bezpośrednio zaproszonych partnerów, którzy wykupią pakiet, czy to w gotówce, czy w ratach, możemy otrzymać nie 15%, ale maksymalnie miesięcznie 18%.
Co musimy zrobić? Tak naprawdę wystarczy naprawdę w danym miesiącu konkretnie popracować, lub przez 2 miesiące, lub przez 3 miesiące konkretnie popracować. Wiemy, że większość wykupuje udziały na raty, w pakietach na raty. One są najczęściej w 10 lub 12 ratach. Czyli tak naprawdę mniej więcej około roku mamy zapewniony jakiś kapitał, który wpływa nam miesiąc w miesiąc, jeśli popracujemy konkretnie w miesiącu, dwóch lub trzech. I teraz zobaczcie. Tutaj tak naprawdę pokazane jest, że gdybyśmy w danym miesiącu zaprosili minimum 5 partnerów, którzy wykupią pakiet, zapłacą pierwszą ratę, to przy piątej osobie mamy zapłacone 16%. I najciekawsze jest to, że jak piąta osoba wejdzie, 16% dostaniemy od niej, to również za te cztery pozostałe wcześniejsze firma nam wyrówna po 1%. Czyli z każdej osoby dostaniemy 16%. Jeśli w danym miesiącu okaże się, że mamy 10 partnerów, którzy zapłaciło pierwszą ratę, 10 partnerów, to najciekawsze jest to, że dostaniemy 17% od tego 10 i firma wyrówna nam aż do tyłu również ten brak prowizji, czyli do tych 17 wyrówna nam prowizję, abyśmy od wszystkich tak naprawdę 10 partnerów z ich pierwszych rat zapłaconych otrzymali 17%. W momencie, kiedy w danym miesiącu przekroczymy 20 płatności od partnerów, czyli rat lub więcej, otrzymujemy od firmy 18% od każdej zapłaconej raty. Również do tyłu firma nam wyrównuje, że od każdego partnera otrzymamy 18% na nasze konto. I teraz sobie wyobraźcie, w momencie, kiedy mamy 20 lub więcej partnerów w danym miesiącu zaproszonych z dowolnym pakietem, nie ma znaczenia, czy to będzie $25, czy większa rata, my otrzymujemy co miesiąc 18% przez rok, 10, 12 miesięcy lub więcej. Jeśli pracujemy systematycznie, to oczywiście te prowizje będą się nakładać, ale nie otrzymamy mniej niż 18%. I to jest coś niezwykłego. Czyli ta prowizja dla aktywnych osób, które budują strukturę, może wynosić aż 18%. I o tym naprawdę mówcie ludziom, mówcie swoim partnerom, osobom, których zapraszacie, że zaczynając tak naprawdę od 15% zaczynamy pierwszy poziom i to jest bardzo dużo, jak na prowizję z programu partnerskiego, to jeśli naprawdę ktoś popracuje i zaprosi w danym miesiącu 5, 10, 20 lub więcej osób, to może otrzymać od każdej osoby 16, albo od każdej osoby 17, albo od każdej osoby 18%, ponieważ firma wyrównuje również do tyłu w danym miesiącu. Jeśli pozyskaliśmy w danym miesiącu 20 partnerów, to nam wyrówna do tyłu, żeby od każdego partnera w sumie otrzymać 18%. I później w kolejnych miesiącach, kiedy ci partnerzy będą płacić, firma też będzie nam wyrównywać do tyłu, czyli płaci pierwszy, załóżmy do 10 danego miesiąca zapłaciło 5 pierwszych partnerów te raty w kolejnym miesiącu, więc otrzymujemy po 16%. W momencie, kiedy kumulują się kolejni nasi partnerzy, którzy kupowali w poprzednim miesiącu pakiety, mamy już 10 lub więcej partnerów, firma wypłaca nam 17% i wyrównuje ten tył po 1%, czyli łącznie od wszystkich otrzymujemy 17%. I później w miarę możliwości, jak rośnie, tak samo otrzymujemy od 20 partnera, od 20 tak naprawdę, od 20 raty, od 20 płatności w danym miesiącu. I tak podsumować, jeśli chodzi o podsumowanie programu partnerskiego, to tak, zasady i warunki programu partnerskiego. Minimalna kwota inwestycji jest to $50. Dlaczego $50? Dlatego, że jest to najmniejszy w tej chwili pakiet płatny w gotówce. Mamy tam mniej więcej około 900 udziałów za taki pakiet płacony w gotówce $50. Dlatego też minimalna kwota inwestycji lub minimalna kwota inwestycji w tej chwili w ratach. Jak wiemy, jest to pakiet 25-dolarowy przez 10 miesięcy, $250 jest to minimalny pakiet płacony w ratach. Minimalna kwota wypłaty to jest $30. Wypłata środków jest dostępna tylko dla zweryfikowanych użytkowników, czyli jeśli chcemy wypłacić środki na zewnątrz, poza firmę, to musimy nasze konto mieć zweryfikowane w tym momencie.
Wynagrodzenie partnerskie są księgowane wyłącznie na koncie bonusowym. Każdy następny status jest nadawany automatycznie po spełnieniu wymaganych warunków. Teraz wysokość prowizji wypłat jest to do 18%, czyli nie musi to być 15%, ale może być to 18% każdego miesiąca. Od inwestycji przyciągniętych osobiście i od 0,5% do 7% z kolejnych poziomów, aż do 24 poziomu może taki status otrzymać. I każdy może zaprosić nieograniczoną liczbę partnerów. Teraz jakie mamy nagrody? Oczywiście one może nie są jakieś wielkie, jak to w niektórych firmach, neonami i nie wiadomo czym tam jeszcze ludzie szczują i nie wiadomo co obiecują, a później tak naprawdę i tak nikt do tego statusu nie dochodzi, bo firmy na przykład już nie ma. Więc tutaj przy statusie mistrza otrzymujemy po prostu firmowy długopis. Przy statusie eksperta otrzymujemy $500. Jest to teoretycznie jak gdyby z przeznaczeniem na smartfona, natomiast firma po prostu nam zasila w momencie, kiedy uzyskujemy status eksperta, to w ciągu 24 godzin zasila nasze konto kwotą $500 i osobiście możemy sami zdecydować, co chcemy z tym zrobić, z tymi pieniędzmi. Top ekspert jest to kwota $1500 i w ciągu 24 od momentu uzyskania tego statusu otrzymujemy te środki na osobiste nasze konto, możemy je wypłacić lub sprzedać wewnętrznie, lub tak jak nam się oczywiście żyć nie podoba, lub kupić sobie jakiś pakiet nowy. I status Sky Expert jest 2000, też w ciągu 24 godzin możemy wydać te pieniądze na dowolny cel. Tak kończąc prawie już tą dzisiejszą prezentację, jeszcze zwrócimy uwagę oczywiście na pakiety i na promocję trwającą i ta, która jest jeszcze przed nami, w kolejnych miesiącach pewnie zastanawiamy się, co będzie we wrześniu. Bardzo ważna rzecz, jeśli zależy nam, drodzy Państwo, na budowaniu struktury, na tym, żeby dobry wizerunek firmy budować, to myślę, że każdy z nas powinien mieć w telefonie, jeśli taką ma możliwość, Google Play, zainstalować sobie aplikację mobilną Skyward Community. Dlatego, że tak naprawdę możemy zarejestrować, możemy pokazać swoje biuro, udziały, które kupiliśmy w każdej chwili, niezależnie gdzie jesteśmy, możemy to zrobić z własnej komórki. Dlatego też warto taką aplikację mieć zainstalowaną w własnym telefonie. Tutaj jeśli chodzi jeszcze o pakiety, tak na koniec. Pakiety, jak wiemy, są najróżniejsze. Mamy pakiety akcji inwestowania na raty. One są z przeznaczeniem dla dzieci, oferty specjalne. Jest kilka innych. Mamy też właśnie ratalne, o których już mówiłem, od $25 miesięcznie, czyli tak naprawdę na każdą kieszeń jest dostępna możliwość inwestycji. Od $25, $250 to jest suma całkowita, lub może to być inwestycja 50, 100, 200, 5000 lub więcej, nawet kilkudziesięciu tysięcy miesięcznie. Mamy taką możliwość, firma dała nam możliwość jak gdyby kredytowania tych udziałów w ratach. I co najciekawsze, w momencie kiedy wykupimy pakiet i zapłacimy pierwszą ratę, mamy gwarancję stałej ceny. Czyli nawet jeśli by udziały się, cena ich by uległa zmianie, one by zdrożały, to my do końca trwania tego pakietu spłacamy go i mamy go w takiej samej cenie i z taką samą ilością udziałów, jaką ją zamówiliśmy. To jest trwająca obecnie promocja 1 do 50, 1 do 90 dyskonto i tak naprawdę to dyskonto jest bardzo dobre. Ono jest mniej więcej takie, jak było mniej więcej 2 lata temu. Ci z partnerów, którzy troszeczkę w firmie są, powiedzą, że takie dyskonto było mniej więcej faktycznie około 2 lat temu. Dlatego też warto wykorzystać jeszcze ten czas. Mamy mniej więcej około tygodnia na to, aby kupić, zamówić pakiet w wysokości $600 z ratą miesięczną $50. W tym wypadku mamy dyskonto 1 do 50, czyli płacąc $1 otrzymujemy tak naprawdę w cenie nominalnej $50 od firmy. Takie jest założenie. I kolejny pakiet to pakiet w wysokości $1200,
gdzie mamy tak naprawdę płacąc $100 miesięcznie przez 12 miesięcy, mamy dyskonto 1 do 90. Czyli tak naprawdę dzisiaj wydając 1 dolara, otrzymujemy w zamian $90 ceny nominalnej. Ilość udziałów, jak widzimy, jest ponad 100 tysięcy. 100 tysięcy udziałów w tym pakiecie za $1200. Jeśli przeliczymy to na cenę nominalną jednego udziału, to jest to ponad 100 tysięcy dolarów. Więc to naprawdę jest spora, spora kwota. I teraz taka zmiana nastąpi z dniem 1 września. Biorąc pod uwagę sytuację na świecie, firma zdecydowała się, że będzie stopniowo zmniejszać ilość udziałów w tych specjalnych pakietach, które stworzyła w związku z panującą pandemią na całym świecie. I firmy różnego rodzaju przechodzą różne trudności. Firma chce realizować swój plan i ma konkretny cel zrealizowania i zamknięcia 15 podetapów tworzenia całej tej technologii z końcem przyszłego roku. Znaczy z końcem lata przyszłego roku. Takie są założenia. W tej chwili, jak wiemy, kupujemy pakiety 1 do 90, 1 do 50, natomiast od 1 września, jeśli nie zdążymy, nie zmieścimy się w czasie, to od 1 września będziemy kupować z dyskontem w tej ofercie specjalnej od firmy 1 do 80, 1 do 40. Czyli za 1 dolara otrzymamy 80 udziałów. W tym pakiecie droższym i w tym tańszym, $600 łączna suma w pakiecie, mamy 40 udziałów w 1 dolarze. Tak mniej więcej to wygląda. Także ja, drodzy Państwo, zachęcam Was do tego, żeby wziąć sobie do serca, żeby analizować sobie wspólne wydatki i zastanowić się, na jaką wartość jeszcze udziałów mogę sobie pozwolić. Ale ponieważ mówiliśmy dzisiaj dużo o programie partnerskim, głównie o programie partnerskim, to myślmy również o naszych znajomych, bliskich, rodzinie, członkach rodzin, którzy jeszcze nie słyszeli o firmie Skyward Community, nie słyszeli o możliwości, jakie daje nowa technologia transportu drugiego poziomu. Ja jestem osobiście przekonany, że ten transport zdominuje cały świat, ponieważ jest to przyszłość, jest to jedyna możliwość wyjścia, jeśli chodzi o rozwiązanie problemów transportu naziemnego. To transport drugiego poziomu. Wszystko na to wskazuje, wszystkie analizy, wszystkie badania na to wskazują, więc warto o tym myśleć. I na koniec jeszcze taka wisienka, zapowiedź pewnego wydarzenia, które warto wziąć pod uwagę, bo myślę, że to będzie znów kolejny krok milowy do przodu, jeśli chodzi o naszą firmę. Jak wiemy, firma co roku wystawia się na różnych targach, na różnych expo, na bardzo ważnych wydarzeniach. Natomiast ostatnie to półrocze, niestety, świat zdominowała pandemia. Świat się pozamykał, większość jak gdyby imprez, takich fizycznych imprez, spotkań została odwołana. I tutaj również to spotkanie, takie wielkie spotkanie w Dubaju, które również w zeszłym roku miało miejsce i na którym nasza firma wystawiała się i była widoczna dla przedstawicieli władz całego świata, również nasze pojazdy, gdzie zostały podpisane bardzo ważne kontrakty. W tym roku oczywiście to wydarzenie, fizyczne wydarzenie zostało odwołane, ale mamy pewną wisienkę. Odbędzie się międzynarodowy szczyt internetowy, tak zwany MIT. Odbędzie się on 22 września tego roku, czyli już za miesiąc niecały, w Centrum Innowacji w Szarży. Wydarzenie połączy pionierskie innowacje z wiodącymi osobistościami i firmami na całym świecie. Mottem jest: odkryj możliwość zainwestowania w najnowocześniejszą technologię przyszłości. I co ważne, zobaczmy, ponad 50 prelegentów będzie prezentować się ponad 5 tysiącom uczestników zalogowanym właśnie na tej konferencji, gdzie tacy ludzie dostaną zaproszenia z ponad 100 krajów na całym świecie. Obecni będą także władcy Emiratów Arabskich i ich ministrowie. Będzie to naprawdę wielkie wydarzenie, ponieważ po takich wydarzeniach również wiemy, że fizycznie podpisywane są umowy.
A wiemy, że w ekotechnoparku, czyli w tym centrum innowacji budowanym w Szarży, tam są biura już odpowiednio przygotowane do tego, żeby kolejne kontrakty podpisywać. I myślę, że również do takich wkrótce, do podpisania takich również kontraktów dojdzie. I tak na koniec, już kończąc to dzisiejsze spotkanie, mamy takie krótkie, taką krótką informację, krótkie nagranie, które jak gdyby przybliży nam właśnie to wydarzenie, które będzie miało miejsce 22 września. I zatem wspólnie, drodzy, na koniec obejrzyjmy. Ja dziękuję Wam za obecność, za czas poświęcony dzisiejszego wieczora. Do zobaczenia pewnie, jeśli chodzi o moją osobę, w drugiej połowie września, ze względu jeszcze na okres urlopowy. Więc spotkamy się w drugiej połowie września, wcześniej jakieś terminy pewnie podam, a teraz zobaczmy tą zapowiedź tego wydarzenia.